Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej sesji. Zagrajmy w Krok 2 Kingdom of the Gobos na PlayStation 1. Tak jest, tak brzmi pełny tytuł Kroka 2 na PlayStation 1, na peceta i tylko i wyłącznie. No i może też na Game Boya Color, o ile jest wersja na Game Boya Color, a wydaje mi się, że jest. Poprzednim razem ukończyliśmy 100% pierwszy świat i dzisiaj zabieramy się za drugi świat, robiąc poziom, backtracking do poziomu Chuchu. Coś tam. Dlatego, że nie zdobyłem oczywiście kolorowych wszystkich klejnotów, ani zwykłych klejnotów, co nie umożliwiło mi zdobycia tej trofki lub pucharku za zaliczenie tego poziomu. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. No dobra, jesteśmy troszeczkę już zmniejszeni. Oczywiście standardowo wróciliśmy do naszej wielkości. W sensie ja wróciłem do mojej wielkości jako, że ten... Jako, że zawsze się zmniejszam, kiedy już jest ta właściwa część odcinka, niż bardziej ta informacyjna i przy... wiecie... Ta część odcinka, gdzie ja się witam, oczywiście. No jak wiecie, musimy za pomocą tego dupnięcia dostać się tutaj aż. Wow. Cóż za zdziwienie, że tak powiem, żeli popą. I tutaj mamy, kurczę, kluczyk schowany. No i oczywiście ostatnie 5 klejnotów, co da nam oczywiście 100%. I oczywiście full życie. Jak najbardziej też chcę, co chcę tutaj oczywiście powiedzieć, to, że... Tak, w ramach przypomnienia, w wersji na PC-cie potrzeba tylko 50 klejnotcików zwykłych, aby zdobyć żyćko, co jest oczywiście ułatwieniem w wersji PC-towej. No i dobra. Robimy teraz tą trudniejszą sekwencję, która będzie na nas czekać. Na szczęście mamy pełne zdrowie, tak więc... Jak stracimy, znaczy jak spadniemy do dziury, to wydaje mi się, że tak czy siak nic się nam nie stanie, nie będziemy mieli game overa. O, tutaj wyjątkowo była blisko ta statuetka. Tak więc ruszamy w takim razie dalej, żeby zakończyć poziom już tak oficjalnie. Wiem, że będziemy drugi raz widzieli zakończenie tego poziomu, no ale co nam szkodzi, prawda? Wydaje mi się, że nic nam nie szkodzi. Korona nam z głowy nie spadnie, tak mi się wydaje. Sorki, jeżeli będziecie widzieli przez chwilę myszkę, ale po prostu musiałem, aby na pewno sprawdzić, czy wszystko się zgodnie z planem nagrywa, żeby nie było, że będzie echo z mojej strony. No i gitara. Udało się, oczywiście, że tak, dziękujemy za uwagę. Jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. Kochani, troszeczkę mam mniej klejnocików na karcie kredytowej niż ostatnio. To jest ze względu na to, że... A może dobra... Żeby nie było, bo ostatnio Justyna się do mnie trochę o to przyczepiła. O! Tyle mam między innymi pieniążków na karcie kredytowej. Tak ona się w ogóle prezentuje. W wersji PC-towej jest ona koloru fioletowego, z tego co pamiętam, bo wczoraj widziałem, jak Justyna grała. Tak więc mam trochę mniej pieniążków, dlatego że musiałem dokupić sobie jednego robocika oraz jednego donata dodatkowo. I myślę, że również dokonamy podobnego zakupu za chwilę. Dlatego, że nie wiem, co będzie nas czekało w następnych poziomach. A wiecie, jak to mawiałem, przezorny zawsze ubezpieczony. Tak więc myślę, że warto kupić. I widzimy się dosłownie za sekundkę. No i dobra, jestem z wami z powrotem. Mamy tutaj oczywiście już zrobione co trzeba. Więc teraz czas na zmierzenie się z kolejnym poziomem, który będzie tutaj na nas czekał. Zwariowaną kolejkę mamy już zaliczoną. Tak więc czas tutaj może podejść. Czemu by nie? Okej, więc wejdźmy sobie do tego poziomu, zobaczmy, co tutaj będzie na nas czekać. Bo gobosik tutaj... Kaboom! It's Roger Red Ant. Co to jest? O kurde ty, gdzie my jesteśmy? Ja pierdzielę. O kurde, co to jest za poziom? Troszeczkę, ojej, trochę się, powiem szczerze, że teraz zdziwiłem, nie żeby coś. Ałała. Nie chciałem stracić tutaj tego żyćka. A raczej... No tak, no w sumie powiedzmy, że żyćka, bo mamy tutaj te fragmenciki naszego serduszka.
Aż się boję zobaczyć, co tutaj będzie się działo, nie? Ogólnie te skrzynki w wersji PC-towej po jakimś czasie ten... Znaczy, po jakimś czasie... Ogólnie jak widzicie w wersji na PS1, one po jakimś czasie się rozpadają. Otóż w wersji PC-towej z kolei... A... Fuck. No to teraz jestem... No właśnie, o tym właśnie mówiłem. Dobra, jestem z wami z powrotem, już tak oficjalnie, ponieważ przed chwilą, jak widzieliście, zginąłem i trochę zgubiłem rytm. Mój piesek w ogóle też, widzę, że rytm chyba zgubił również. Aj! Ja pierdzielę, zapominam ciągle o tym, że muszę na nowo kupować te kurde zasrane donaty. Jezus Maria! No moi drodzy, teraz jak widzicie, trochę zostałem oskubany z kasy. Ano dlatego, że kupiłem sobie, jak widzieliście przed chwilą, upgrade życia. Stwierdziłem, że w sumie czemu by nie wydać trochę kasy i nie wydać sobie na upgrade życia, bo przydałoby mi się dodatkowe serduszko. Tak więc, teraz już oficjalnie zaczynając ten poziom. Dobra, drzwi tutaj są zamknięte, jak widzimy, więc nie pozostaje nam nic innego, jak pójść w którąś z tych stron. Ale zanim pójdziemy w którąś z tych stron, to w końcu skończę moją gadkę. Mianowicie, chodziło mi o to, że w wersji PC-towej łatwiej jest troszeczkę zdobyć te życia, ponieważ potrzebujemy tylko z tych 100 diamentów, które, znaczy klejnotów, które dałyby nam życie, to potrzebujemy tylko 50. Ogólnie też co się dowiedziałem co do pewnej rzeczy, jeżeli chodzi o kroka dwójkę. I pamiętacie, jak w poprzedniej sesji nie udało mi się tamtych drzwi z pierwszego świata odblokować? Otóż to dzięki mojej własnej głupocie, którą odkryłem dzięki temu, że Justyna mi współdzieliła wczoraj ekran na Discordzie, jak grała w wersję PC-tową kroka dwójki. Otóż to wszystko... o co tu chodzi? Okej, dobra. Nie zrozumiałem w ogóle, o co chodzi i trochę się przestraszyłem. Wracając do tematu. Okazuje się, że tak jak w drugim świecie był odblokowany ten specjalny poziom, który chciałem wam pokazać w pierwszym świecie, to jeżeli zrobicie to w odwrotnej kolejności niż gra zakłada, czyli zamiast polecieć na pierwszy świat, polecicie od razu na drugi, robiąc ten specjalny poziom, no to gra wam chwilowo zablokuje ten poziom, dopóki nie przejdziecie drugiego świata i wtedy możecie się tam cofnąć i zrobić swoje. Okej, czyli zostaliśmy tutaj zamknięci na amen, czyli nie pozostaje nam nic innego jak pójście w tę sekcję. Myślałem, że mogę się wrócić, ale no niestety się myliłem. Szkoda. A, dobra, my musimy sobie czas przedłużać. Bo inaczej po prostu zginiemy. Tu się czas nam skończy. Kurde! Dobra, kolejne 20 sekund na plusie. Lecimy do góry, następne piętro. Ale muzyka tutaj jest creepy, naprawdę. Ja się czuję, jakbym zaraz, kurde, miał być rozstrzelany, a nie, kurde. Masakra. Dobra, to jest chyba ostatnie piętro już. Dobra, czasówka zakończona, mamy to, udało się, udało się! Dobra, tutaj mieliśmy tego, mamy go bosika naszego. Ja bym jednak zerknął, co się jeszcze tutaj dzieje, bo mi się wydaje, że coś tutaj byłoby, co bym pominął. Tu tuba jest jakaś. Ty, co to jest za tuba? To mnie zastanawia. Dobra, wiecie co? No może najpierw uratujmy tego gobosika, zobaczymy co się stanie.
Jakiś update, kurde, freemake'a się pojawił, ja pierdzielę, masakra. Dobra, zobaczmy, co tutaj na dole jest. Aha, wróciliśmy się. Okej, okay, czyli jednego gobosika uratowaliśmy, super. Czyli tą sekwencję na lewo będziemy mieli ogarniętą, więc teraz trzeba na prawo iść. Śmieszna sprawa w ogóle, ponieważ ja to nagrywam dzisiaj, czyli 16 czerwca o 10.07, a wy dzisiaj o 14 lub 15 będziecie widzieli pierwszy odcinek z Kroka Dwójki, no nie? Śmieszna sprawa, dosłownie. To już widzieliśmy, więc lecimy dalej. Po prostu, kurde, taka śmieszna incepcja, bo ja nagrywam teraz trzecią sesję, a wy będziecie widzieli dzisiaj odcinek z pierwszej sesji, bo to będzie pierwszy odcinek w ogóle z Kroka. Okej, jesteśmy teraz we właściwej sekcji, bo to jest ostatnia, która nam została. O, udało nam się uratować właśnie tego gobosika, bardzo fajnie. Teraz trzeba uważać, byleby nie spaść. Tego się najbardziej boję. Okej, jak ja mam teraz zamiar zdobyć te diamenciki, znaczy te klejnociki? Czy te skrzyki TNT się na nowo nam pojawią, czy nie? Jak to będzie wyglądać? Dobra, musiałem, okazuje się, że musiałem wczytać tego, load state'a, bo inaczej się te skrzynki TNT nie chciały w ogóle wczytać, co za tym idzie, zablokowałbym sobie zrobienie tutaj 100%, a wolałbym mimo co zrobić. Tak więc informuję was, że wczytałem sobie load state'a i nie jest mi z tym źle, dlatego że no inaczej bym nie zrobił tutaj 100%, więc zaoszczędziłem sobie i wam przy okazji czasu, znaczy bardziej sobie, bo wam to, no nie wiem, kurwa! Dobra, jestem z wami z powrotem. Okazuje się, że te skrzynki by się w ogóle nie wczytały po wybuchnięciu, więc musiałem wczytać sobie load state'a. Informuję was tylko i wyłącznie o tym, dlatego że zaoszczędziłem sobie czasu w montowaniu i przy okazji wam też zaoszczędziłem, więc teoretycznie jesteśmy wszyscy na plus. No dobra, no to co, spadamy w dół w takim razie. I teraz mamy tutaj pokój odblokowany. Dobra, przyda się checkpoint. Mimo, że mam zero żyć, więc teoretycznie jestem tylko i wyłącznie na strzała. I potem sayonara, że tak powiem, amigos muchachos. Ale powiem wam szczerze, że kurde, grafika w tym poziomie, jaki soundtrack, jest jak najbardziej w porzo. Podoba mi się. W ogóle sam pomysł na poziom, że jesteśmy ten w... Kurde, chciałem to nazwać mrowiskiem, ale to średnio nazwać można mrowiskiem, bardziej takim piekłem połączonym z mrowiskiem, dlatego że tutaj głównym takim bossem jest czerwona mrówka. I oczywiście standardowo lecimy w kolejny korytarz i kolejny raz będziemy musieli robić, no, dokładnie tak. Aj, przewinąłem, kurde, co miał do powiedzenia. Ale standardowo pewnie gadał swoje frazesy pokroju, że musisz brać tą skrzynkę z dynamitem, aby dostać się do następnego pomieszczenia, Krok. Wiem, że się nie dostaniesz, bo jesteś za słaby. I nie uratujesz swojego przyjaciela gobosika. No takie pewnie rzeczy gadał. Więc trochę wam zaoszczędziłem i sobie przy okazji czasu. Choć nie lubię tego robić, bo ja wolę słuchać dialogów do końca. We'll be right back.
No dobra, zobaczmy tę sekwencję teraz. Boję się jej strasznie, ale widzę, że jesteśmy tutaj na platformie, którą możemy kontrolować. Dobra, zobaczmy teraz. Widzę, że mamy tu platformę, którą możemy kontrolować sobie. Fajna sprawa. Nie żeby coś. Przede wszystkim ciekawa. I fajnie, że coś takiego powróciło w drugiej części, w drugiej odsłonie. Nawet powiem szczerze, wyglądało bardziej mi się podoba niż w pierwszej części. Tak nie, wydaje mi się, że te strzałki i ogólnie sam design jest lepszy. No tak więc ruszamy sobie w pogoń za klejnocikami. O, ładnie tutaj, kurczę, omijamy i trzymajmy się tego. Dokładnie tak, nie ma tutaj nic, nic tutaj nie było. Kurde, powiem wam szczerze, czuję się jakbym grał w takiego subgrade'owanego teraz Kroka 1, gdzie mamy tutaj nostalgiczną misję z ratowaniem gobosików. Tylko że to są gobosiki, którzy zostali tutaj porwani przez czerwoną mrówkę, jest ich tylko tyle, ile jest w poziomie, tak więc no raczej nie będziemy musieli już w pozostałych poziomach ratować gobosów. Przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się oczywiście mylić, nie mówię, że nie. Jest jedna rzecz, która mnie, powiem wam szczerze, bardzo niepokoi, mianowicie to, że mamy tylko jeden klejnocik. Więc miejmy nadzieję, że tutaj gdzieś będą pozostałe kolorowe klejnoty, bo naprawdę, no słabo będzie. A, to cały czas gada to samo, czyli dobrze, że ja to wtedy zeskipowałem, bo myślałem przez chwilę, że skipowałem coś, co nie wiem, jest jakoś ważne do fabuły, ale okazuje się, że jednak skipowałem coś, co my non-stop słyszymy ciągle i wciąż. Tutaj oczywiście mamy poruszające się beczki lub po prostu takie mordercze beczki, tak jak z Crasha, tylko że w Crashu były te z kolei koła, opony i tak dalej, a tutaj po prostu mieliśmy tylko zwykłe mordercze beczki. Nie, no proszę was, błagam, tylko nie Dantini. Dobra, poszło jakoś szybko w miarę. Ale tutaj jeszcze jest Dantini, no nie! No te strzelające, ja nie lubię ich. Dobra, mamy jeden kolorowy klejnocik. Super. Znaczy drugi kolorowy klejnocik ogólnie. Kurde. Dobra, mamy jeden kolorowy klejnocik. Super. I gobosik uratowany kolejny. Miejmy nadzieję, że to już będzie ostatni gobosik do uratowania. Chyba że będą jeszcze pozostałe, ale wątpię w to chyba już. Raczej wydaje mi się, że za tamtymi drzwiami, co już będą na nas czekać, które były zablokowane, będzie już czekał tylko finał poziomu. I tak jest on. I tak on już trochę trwa, zważywszy na to, że kurczę, musimy się cofać po różnych takich miejscach. Dobra, lecimy do przodu. Dobra, nie Łej, zaraz, jakich czarnych tych antagonistów? Chodziło mi bardziej o czarnych charakterów. Ja pierdzielę. Zaraz wyjdzie, że jakiś rasista jestem, a ja nie jestem rasista. No nie gadaj. Ale mam jeszcze jedną zabawkę. Użyję ją. Szybko trzeba będzie teraz ten kolorowy klejnocik zdobyć. Dobra, o to chodziło.
trzeba było ten kolorowy klejnocik zdobyć. Ale hamuwa, że kurde dali w tej sekcji z robocikiem kolorowy klejnot, nie? To jest kurde hamuwa fest teraz ze strony twórców. A oto przed państwem remix kultowego soundtracku z Jaskiń w Kroku Jedynce. Wsłuchajcie się w niego, a ja idę do przodu. Wow, tutaj mamy ten, jakieś pomieszczonko. Tu również mamy jakieś pomieszczonko. Aha, czyli to jeszcze nie koniec, kurde. Poczekajcie, ale fajnie ta lawa po boku sobie spływa. Jezus Maria, a ja lubię coś takiego, kurde, fajna sprawa. A. Okej, czyli wygląda na to, że musimy ratować naszego przyjaciela Gobosika. Tylko nie wiem, w którą stronę muszę iść. Nie! 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 Ja będę szybciej. To ci to mogę... Kurde! Sorki, że ja tak mało w ogóle się odzywam. Ale chcę się teraz skupić, bo... Czeka nas trudna sekwencja. Bo ten cały dym z dynamitu ma zamiar dostać się do naszego gobosika, więc nie możemy do tego pozwolić, żeby nasz gobosik został wystrzelony. I nie pozwoliliśmy. Fuck you, kurde. Czerwona mrówko. Co ty sobie wyobrażasz? Dobra, tam byliśmy, więc teraz tutaj musi być, w tę stronę, bo tutaj nas jeszcze nie było. A, dobra, okej. Czyli ten cały fus dynamitu teraz będzie znowu leciał w stronę naszego kolejnego i zarazem ostatniego przyjaciela gobosika, który tutaj na nas czeka. Więc musimy po prostu wcześniej przed tym fusem dynamitowym dostać się do naszego kumpla. Mam taki zresztą zamiar. Proszę bardzo. Ale żem przechytrzył, kurde, ten fus dynamitowy. No normalnie, kurde, prankster wigajster. Jakie continue? O co chodzi? Okej. I teraz jest wszystko normalnie, ponieważ ja tą sekcję za drugim razem przechodzę, ponieważ mimo, że nawet uratowałem gobosika, to gra stwierdziła, że hehe, damy ci game over, nie? Z jakiegoś powodu.